Siema, z tej strony Gespatio, no i to jest piąty odcinek z serii z gry Rayman. Lecimy dalej przez Bentland i słuchajcie, ostatnio przeszliśmy sobie Allegro przez to. Na 100% przeszliśmy tylko ten poziom w poprzednim odcinku, ponieważ był on na tyle trudny, że już się zmęczyłem i nie chciałem przechodzić dalej. Tutaj odblokowaliśmy już ścieżkę do Blue Mountains, czyli do niebieskich gór, do trzeciego świata. Tam w ogóle taka ciekawostka, widzimy już pana Mroka, Mr. Darka, jednak zanim tam dojdziemy, to naprawdę będziemy musieli jeszcze sporą drogę przejść. To jest tylko taki smaczek ogólnie. No ale dobra, teraz idziemy do Gong Heights, czyli do wzgórz gongów, czy jak to można przetłumaczyć. Lecimy tutaj. No i dobra, zaczynamy w ogóle z jednym punktem życia. Czekajcie, włączę muzykę. Okej, taka trochę mroczna ta muzyka. I tu mamy takie bongosiki, po których musimy się przemieszczać. Tutaj w ogóle, o właśnie, czekajcie, on mnie dosięgnie, nie, bo gdyby mnie uderzył, to ja już praktycznie nie żyję. I tutaj pojawi nam się klatka. Ten poziom możemy przejść na 100% ogólnie. Aha, złotej pięści nie mam, bo ja zdobyłem tą taką odbłyskową, która jest słaba. Teraz ci przeciwnicy tam się chyba już zrespili, powiem wam, więc ja tutaj wolę uważać, no właśnie. Tutaj się wystraszyłem, że już ginę, czego ja bym oczywiście nie chciał. Tu mamy chmurę. W ogóle właśnie zdobyliśmy tą umiejętność tego lotu chwilowego w poprzednim odcinku, jak pamiętacie. Tak więc teraz możemy właśnie szybować przez chwilę w powietrzu. Tutaj jak widzicie jest sekrecik. Klatka mianowicie tutaj jest. Druga już. No niedługo będziemy mieli kolejne życie, bo mam 93 tingsy, więc mam nadzieję, że jakoś przeżyję. Tutaj trzeba ogólnie się postarać, przynajmniej wykazać. Że tak powiem, tutaj ostrożnie. Znowu nam się, kurde, wyłączyła muzyka. Za chwilę ją włączę, ale jak widzicie, tutaj na dole jest klatka. Tylko zbierzmy te tingsy, uzupełnijmy sobie punkty życia. Tutaj na to bierzemy klatkę. I dobra, włączymy sobie teraz muzykę. Jesteśmy w ogóle w jakichś chmurach. Jest muzyka? Jest muzyka. Okej, tak, może to zróbmy. Tutaj ostrożnie. Dobra, super. Tutaj wolę być naprawdę ostrożny, dlatego że to w ogóle fajne nawiązanie z tymi bongosami, że to są oczy tego gościa. Dobra, na ten bongosik. Tutaj jest całkiem ciężko już ogólnie w tej grze, więc trzeba się wykazać zdolnościami Raymana. Okej, udało się wskoczyć. Tutaj jest coś, czego całkiem nie lubię. To jest trochę irytująca rzecz. O właśnie, udało się. Teraz robimy tak. Okej, super. Wow, dostaliśmy klatkę na twarz. Czekajcie. Aha, dobra, pięść mi wróciła do klatki, spoko. Bo chodzi mi o tego przeciwnika. On mnie tu irytuje, dobra, wypad. Robimy tak, znowu ta muzyka. Mamy już 4 klatki, czyli całkiem sporo. Kolejne powinniśmy dostać w drugiej i ostatniej części poziomu, bo to będzie poziom całkiem krótki. Okej, tutaj żeby nie spać, bo z tego co wiem, tutaj nie ma w ogóle checkpointów w tej części poziomu. Ej, ale bez zacinek. Okej, tutaj na to. Zbierajmy te tingsy w miarę możliwości. Okej, tutaj w ostatniej chwili się udało. Tu musimy się uchylić. Bo inaczej nas to chyba zepchnie. Tak, to nas zepchnie na stówkę. Okej, pięknie. Tutaj uważamy. I teraz na to. To jest najgorszy moment. A co ciekawe, tu jest koniec. Więc tutaj się skup. Skup się. Nie, 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 nie. Okej, udało się. Udało się. Teraz uwaga. Udało się. Przeszliśmy. Bez jakiegokolwiek zgonu, tak więc bardzo się cieszę, bo tutaj naprawdę to już nie jest proste. I tutaj zaraz będzie nas chyba ekran gonił, czy coś w tym stylu. Zostaw mnie, gościu. Tak, tutaj już jak widzicie goni nas ekran. Mamy dodatkowo te pioruny. O, jest klatka. Czemu mi tu złotej pięści nie dadzą? Piąta klatka. Tutaj muzyka jakaś jest. Wow, jest muzyka i to na dodatek jaka straszna. Uwaga, uwaga, żeby nas ten ekran tylko nie pokonał i w ogóle ci przeciwnicy wszyscy, bo tutaj trzeba trochę odczekać. Uwaga, bo tutaj ten gnojek. Super.
Jest P, dobra, uzupełni nam to ten jeden punkt życia. Jest klatka. Czemu jej nie zniszczyłem? Dobra. Jest, mamy maksa, słuchajcie. Jest wszystko pięknie wymaksowane. Teraz się oczywiście ładnie skupmy. Uwaga, teraz uwaga. Dobra, pięknie, pięknie. Na razie jest bardzo dobrze. Czy tu będzie przeciwnik? Tak, tu będzie przeciwnik. Czekajcie, zróbmy tak. Zróbmy tak. 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 Wow. Co tu się wyrabia? Czekajcie, czy mi się to udało? Chwila. Nie, 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 nie. Dobra. Bo tutaj te oczy cały czas do nas strzelają. Udało się. Ludzie, ja nie wierzę, że ja w ogóle nie zginąłem w tym poziomie, bo ten poziom był całkiem trudny, jak widzieliście. I mamy 100%. Super, czy tutaj nam się w ogóle odblokuje save? Tak, tutaj będziemy mogli zapisywać. Jest to już trzeci save. Tak więc myślę, że tutaj sobie zapiszemy, bo naprawdę osiągnięcie niemal hardkorowe teraz wyczyniłem. Szkoda, że tutaj nam się ta muzyka znowu zbugowała w menu głównym, bo tak cicho tu jest zawsze. Ale dobra, idziemy do Mr. Sax Hulabalu, czyli Harmide Pana Saxa, czy coś w tym stylu. Co oznacza, że będziemy walczyli już z ostatecznym bossem w Bentlandzie, czyli w krainie bębnów. Tak więc lecimy. Oczywiście zanim pokonamy bossa, to będziemy mieli jakiś tam poziom. Tutaj mamy tą słodką muzyczkę. Pomniejszacz. Wow. Tak, tutaj mamy życie, jak widzieliście. I czy tam jeszcze w ogóle coś było? Nie, tam nic nie ma. Okej. Na razie powiem wam, idzie całkiem nieźle. Tutaj w ogóle widzę, mamy Tinksyra, zbiorę je. Co tam? Halo, czemu gra mi się zacina zawsze w takich momentach? Tutaj ostrożnie, mamy tutaj te kolce, więc trzeba się wykazać trochę. Tu mamy klatkę, dojdziemy do niej później. Zobaczycie jak. Jak ja lubię tą muzykę, to jest jeden z moich ulubionych soundtracków w tej grze. Naprawdę, i teraz czekajcie, tutaj musimy się dostać w taki sposób. O właśnie, pierwsza klatka. I teraz mamy te bongosiki. Najlepiej z helikopterka korzystać. Oczywiście ten helikopterek nie jest wieczny. Co najgorsze. Okej, tutaj mamy te, jak to się nazywa, grzechotki. Coś w tym stylu. A, mamy złotą pięść, patrzcie teraz. Okej, tutaj ostrożnie. Pyk, pyk. Bierzemy P. Jezu. TP mi tak naprawdę... Wow. Kurde. Patrzcie, jaką postawę Rayman w ogóle przybrał. Okej, tutaj się może bardziej skupmy. Dobra, udało się. Włączmy muzykę i tu mamy to, co było na początku, jak widzicie. Tutaj byliśmy, tam mamy tą strzałkę. Po prostu przeszliśmy poziom niżej i jest checkpoint. Tutaj już mamy checkpointiki. No i dobra, teraz będę musiał się w ogóle wykazać szybkością ślizgania, że tak to nazwę. Ponieważ musimy zrobić tak. Robimy tak. I jest, super. O to chodziło, żeby to zrespić. Ponieważ tutaj dzięki temu możemy pójść do klatki. I tutaj uwaga, żeby tam na górę nie pójść, jak wiecie, bo gra jest dwuwymiarowa i można łatwo nam przeskoczyć. A nie chce się w ogóle cofać w jakiś głupi sposób. Dobra, przeskakujemy sobie tu. Jezu! Kurde, to jest najgorsze, jak się tak otrzemy. Miałbym jeden punkt życia, to już bym mierzył, nie? Dobra, o, to znowu było P. Trochę tego dużo. Dobra, mamy tutaj 5 złotą. Wiem, że ja mam, ale śmieszne jest to, że ta 5 jest taka duża w porównaniu do zwykłej rączki Raymana, jak on jest pomniejszony. Mamy to. Muzyczka, halo. O, jak super. Teraz tak, czekajcie, powiększmy się. Okej. Idziemy sobie dalej. Tu mamy chmurki, a to dlatego, że klateczka tutaj jest. Ajajajajaj, ale nie tak. W ogóle nie tak. W ogóle jak zauważyliście, ja ostatnio strasznie spamię filmami. Są 2 filmy dziennie głównie, tylko w niedzielę nic nie było, bo stwierdziłem, że niedziela to jest najgorszy dzień do robienia filmów. No i ogólnie... Ej, ale powiększ mnie. Ponieważ za niedługo kończył się wakacja, ja chcę tymi filmami dość mocno przyspamić, żebyście mieli po prostu, możecie sobie to rozkładać na różne dni i w ogóle. Dobra, pokonajmy tego gościa. Tu nic nie ma. Tu jest gościu.
Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. Ostrożnie. Tutaj znowu nam się muzyka wyłączyła. Ale teraz się włączyła. I teraz ogólnie tu mamy ten pomniejszacz, ale my musimy być duzi, bo jakbyśmy byli mali, to nam to nie pomoże w ogóle, ponieważ jak widzicie, tak naprawdę słabo to wygląda. Okej, tu robimy coś takiego. Kurde, ale nie trafiłem gościa. Jakie te dźwięki są komiczne. Okej, w ten sposób chodziło i znowu mamy to, co we wzgórzach gonga. Czy tam gongów. Tutaj po prostu mamy taką mechanikę, jak widzicie. Już tak na zmianę robi. Idziemy dalej. Muzyka. Ona tak na zmianę leci. No nie, pszczoła. Czy pszczoła, czy tam mucha, nie wiem co to jest. O, dobra. Piąta klatka. Nie wiem, czy ja pominąłem jakąś? Nie, chyba pod koniec poziomu będzie. Znaczy przed walką z bossem, chciałem powiedzieć. Gościu wypad. Super. Teraz tak, tu jest gościu. Tutaj trzeba, kurde, uważać, bo to jest naprawdę... tutaj mamy P, ale ona nam chyba się nie przyda. Tutaj leciutko. Teraz idziemy tu. To pojedzie, tak? Tutaj nie wiem w ogóle, jak tego unikać. Jak to robić, żeby to nas nie raniło. Ale dobra. Jest, udało się. I teraz zanim pójdziemy do wykrzykniku, musimy na tych ptakach iść. O właśnie. I tu jest klatka. Znaczy ogólnie to nie są ptaki, tylko pierścienie, z tego co się dowiedziałem od jednego z widzów. No ale dobra. Tutaj trzeba dobrze wyczuć to. Kurde, no. Czekajcie. O, super. Dobra. Teraz tutaj jakoś dobrze to... Nie tak. Czekajcie. Tak. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz chyba. O, właśnie. Super. Nie, no jak to zepsułem teraz. Dobra, chwila. Kurde, trochę to ciężkie jest ogólnie. Teraz chyba powinno się udać. Kurde, no co ja zrobiłem? Czekajcie. Tak. O, super. Przy okazji włączmy sobie muzykę. To jeszcze nam się przycina, kurde. Nie, 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 no. Ja nie mogę. Jeszcze zleciałem. Dobra, huśtamy się tutaj. Czemu to tak nie działa? Czekajcie, o co z tym chodzi? Czy ja się chwycę tego? Bo ja się boję, że ja się nie chwycę tego. O, udało się, super. Pięknie. Tak. Nie, 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 nie. Co ty wyrabiasz, gościu? No kurde. Patrzcie, jakie to jest upierdliwe czasami. No ja nie mogę. To jest naprawdę irytujące. O, udało się, dobra. Te oczy się tylko na nas patrzą. Tutaj ogólnie szliśmy tylko po życie. Jakby nie patrzeć. Znowu jakaś przycinka. Okej, i idziemy do wykrzykniku. Jeszcze tutaj ten pijak cały, na który Rayman spadł. No i teraz będziemy walczyć z panem Trombą. Jak widzicie, ma on dużo większy pasek życia. Musimy odbijać te nutki. I po prostu... zrobić tak, żeby on obrywał. Jak widzicie, ja już mu tyle tych punktów życia wziąłem. Teraz szybko. Okej. Teraz on nas będzie gonił. Jak widzicie. Tutaj ogólnie możemy odbijać te nutki. Kurde, no czemu ja tego nie odbiłem? Ajajajaj, i on je potem wykorzystuje przeciwko nam. Dobra. Tutaj też możemy go tak pokonać. Tak mu przywalić, znaczy się. Kurde, bo on będzie teraz tuż za nami tutaj. Z tego co pamiętam. O, jest P. Kurde, no leć, leć, leć. Tutaj jak widzicie już przyspiesza nam cała gra. Czy tutaj nie ma jakiejś muzyczki? Jest muzyczka. Dobra, robimy tak. No patrzcie jaki typek. Okej. To ogólnie jeszcze nie jest ogólna walka. Ogólną walkę stoczymy z nim za chwilę, ale tu już możemy go poranić. Zabić go się tu nie da, no ale wiecie. Zawsze można poranić trochę.
gościa. I tutaj będziemy mieli chyba życie. Tak, tu jest życie. Bierzemy je. Mamy 15 minut nagrania i tu on już będzie z nami normalnie walczył. No, gościu. O, dobra. Czemu tu nie ma, kurde, tej muzyki? O, jest. Tutaj trzeba bardzo uważać ogólnie. Dobra, tu mamy teraz nutkę, super. Wow, 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 wow. Kurde, jakoś mi się udało. Jak widzicie. Okej, okay, super. Pięknie. Dobra. Tutaj jakoś idzie, tutaj on też będzie takie bomby wysyłał, jak widzicie. Tak, teraz on skacze w taki sposób, unikamy. Na razie mam pełne życie, więc nie ma co się martwić. Zobaczymy, jak nam będzie szło za chwilę. Bo on tutaj będzie robił coraz bardziej skomplikowane te wszystkie rzeczy. Wow, 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 wow. Ha, przypomniałem już sobie, jak on to robi. Okej, okay, w ten sposób. Jezu, tutaj jest już naprawdę coraz to ciężej. Ale dobra, jakoś idzie. Tutaj nie będę teraz może włączał tej muzyki, bo chcę się bardziej skupić. Słuchajcie, no, wyślę on więcej tych nutek. Kurde, bo jeśli to ma tak długo trwać, to naprawdę. No, ale i tak to jest ostatni poziom, jaki w ogóle będziemy przechodzić w tym odcinku. Jeszcze 4 punkty życia mu zostały. Okej, okay, ciśniemy dalej. Robimy tak. Kolejna bomba. Czekajcie, może włączmy tą muzykę. Dobra, w ogóle jesteśmy w jakimś pokoju, gdzie jest pianino. Okej, okay, pięknie. Walka w ogóle z tym panem trąbą nie jest jakoś szczególnie trudna. W ogóle spotkaliśmy go też w Allegro Presto, jak pamiętacie, pod koniec. Tutaj kolejna bomba. Tutaj ta walka może się stać czasem monotonna i nudna. Oberwałem, co ciekawe. Dobra, ty tam sobie skacz, a ja już tutaj jestem. Dobra, powinniśmy teraz dostać kolejną nutkę, super. Tutaj znowu on wysyła te trzy. Z czasem, jak już to rozpracujemy, to jest bardzo proste do unikania i w ogóle. Sami zresztą chyba widzicie. Okej, okay, pyk. Kolejna bomba, znowu nam muzyka ucichła i oberwałem, co ciekawe. Kurde, żebym ja tutaj nie zginął. Mam jeszcze 3 punkty życia. Powinno się udać. Pyk. I ostatni punkt życia mu został. Oczywiście tutaj 3T. Dobra, wypierdzielaj. Pięknie, teraz pewnie bomba. Chociaż ja nie wiem, czy on tutaj... Nie, nie zmieni on taktyki. Aha, bo ja za wcześnie potem skaczę, rozumiem. No patrzcie, znowu oberwałem. Kurde, żebym ja tutaj nie zginął. Ale tu już będzie... No, dobra, z jednym punktem życia znowu. Ja nie mogę, bym się wykończył pod koniec. Mamy wesołą muzyczkę. Jak widzicie, tutaj pan Trąba się cieszy. Każdy boss po pokonaniu będzie się z dziwnego powodu cieszył. Tak samo jak zresztą nasz Rayman. Tak więc dobra. Super. I poziom jest w ogóle zrobiony na 100%, jeżeli chodzi też o klatki. Tak więc bardzo fajnie, powiem wam szczerze. Został nam tylko Bongo Hills do poprawienia, czyli wzgórza bongosów. No, aczkolwiek najpierw, myślę, zdobędziemy umiejętność biegania i dopiero wtedy sobie to ogarniemy. Idziemy, żeby nadpisać sobie stan gry, ponieważ nie chcę utracić tego zapisu, mimo że używam save'ów z emulatora. Nawet nie wiem, ile mamy procent gry, bo to nie jest tak pokazywane po każdym poziomie jak w Crashu. No ale dobra, w kolejnym odcinku zaczniemy sobie już Niebieskie Góry. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo ogólnie seria z Raymana się cieszy nawet sporym zainteresowaniem na moim kanale, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Wy możecie zostawić łapkę w górę, pisać komentarze, subskrybować mój kanał i kliknąć oczywiście też w dzwoneczek. No i to będzie na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, nara.